Na DC zjadłeś zęby. Mówisz, że wiesz o Batmanie już wszystko. A nawet o jego rodzicach. No to ja cię teraz zaskoczę. Chyba nie wiedziałeś wszystkiego, bo czy wiedziałeś, że jego rodzicami byli Bionicle? Siemano, klockowe świry. 4526, numer tego zestawu. Witam was w kolejnym numerze. No właśnie, powiedziałem numer, się czek myli. W kolejnym odcinku na moim kanale dziś spotykamy się z DC. Jak wiecie, jestem raczej większym fanem Marvela, ale i to DC czasem w moje ręce wpadnie. Ale nie oznacza to, że to jest zestaw, który pochodzi z mojej kolekcji. Nie, wręcz przeciwnie, to jest seria KBL. No i cóż, trafił on na mój sklep przystańklocków.pl, bo rozbudowałem go z Mixa i nie mogłem się powstrzymać, by go nie zaprezentować. Jak wiecie, pochodzi on z Mixa. Mixa Bionicle, czyli 80 kilo właśnie tychże klocków. No i tam też znalazły się takie rarytasy, takie gagatki jak 12-letni Batman. 12-letni, bowiem wyszedł on w 2012 roku, kiedy miał to skończyć się świat. I jeżeli wychodziły takie zestawy, to ja nie dziwię, że świat miał się skończyć. Lego już mi to się stwierdziło, dobra, słuchajcie, świat się kończy, nie ma już sensu robić dobrych setów, wypuśćmy już byle co, byleby się pozbyć klocków. I tam szef powiedział okej, okay. No i wyda. Ale czy to faktycznie jest tak złe? Przyjrzyjmy się. No, może zacznijmy od tej peleryny, nie wiem jak to nazwać, faktycznie było to ruchome, było to na, jak widzicie, zawiasach kulkowych. No tak, można by po prostu powiedzieć, że tak jak się zaśmiałem w intro, jego rodzicami byli Bionicle, tudzież Hero Factory, bowiem no, on zbudowany na tą modu. Oczywiście, później też były chociażby tak Star Warsy budowane, czy trochę innych, ale teraz to was pytanie, czy te dzisiejsze, które wychodzą, nie są lepsze od tego, co dostaliśmy te 12 lat temu, chociaż kłóciłoby się to z moją tezą, a właściwie uparcie twierdzonym, że kiedyś było lepiej, no bo... No jeszcze raz wracam do tego, no bo jak tego nie doszedł, no co to w sumie w ogóle jest? Jeżeli to miało starczyć jak wroga, albo być pelerną, no to coś tu poszło nie tak, to się troszkę ruszało i chyba najlepiej byłoby to po prostu schować, co też się dziwię, że nie zrobiono, w sensie, że po prostu nie wydano tego Batmana tak. Pachnie mi to takim trochę sztucznym zwiększeniem ceny, kilkoma elementami, ewentualnie żeby to gabarytowo jakoś się prezentowało, ale moim zdaniem się nie prezentowało. No nie. Całkiem zabawna broń, która też średnio przystoi do Batmana. No nie jest to żaden batarang, nie pokuszono się to o żaden dedykowany element, a jest to po prostu trochę miecz, niczym Darth Maul. On tutaj dwuostrzowym bronią, dwuostrzowym mieczem walczył. No też to średnio pasuje do Batmana. Na szczęście mocno do Batmana pasuje ten tutaj nadruk na klacie, to jest, no, nadrukie na szczęście, a nie naklejką. Oczywiście nie, znaczy oczywiście, tak mówię, ale mam nadzieję, że się teraz nie mylę. Niebieska kolorystyka pije głównie do bajkowego Batmana, no bo w filmie oczywistym jest, że on występował głównie w wersji czarnej, o, świętnie gdzieś tam w pierwszych wersjach szarej. Ale mogę się mylić, nie jestem fanem DC. Piszcie mi w komentarzu. Do it! Ciekawym zabiegiem jest tutaj również zastosowanie na ramionach tego na klatę, tak? On tu, bo wyzawet sobie to zdejmiemy, no czy to, wiecie, o, tutaj widać dokładnie. No i mamy to na ramionach. No i powiedziałbym tak, no z jednej strony fajnie, że tu pokuszono się o taki zabieg, bo faktycznie teraz wygląda to dość solidnie, ale też mocno niestety jego ruchy ogranicza. No bo wiecie, no tutaj, no faktycznie, no dość duży jest ten element, no i to ta łapa, okej, do przodu jeszcze chodziła, ale tak na bok, no to za wysoko jej nie mogliśmy podnieść. Vader tak miał, że miał specjalnie tak zrobiony strój, żeby nie mógł wysoko podnosić rąk. No i czy tutaj Lego chciał zrobić z Batmana Vadera? Co? Ciekawym elementem oczywiście jest też ta gumowa głowa, do której mieliśmy przykręcone, dosłownie śrubką mieliśmy tutaj przykręcone, jak widać, ten element, żeby był ball joint. No i tutaj faktycznie to uszko troszkę miałem pogryzione w tym miksie, to nie jest tak, że ja go pogryzłem, nie byłem głodny tego dnia w pracy. No ale cóż, oczywiście opisałem to dokładnie w opisie na aukcji. No i mimo wszystko myślę, że ktoś będzie pokuszał, no to bierze to pod uwagę, że tutaj walka z Jokerem była na zęby. Element ten jest jakiś śmieszny, bo nie to plastik, nie to guma, tak to wyglądało. No i tak też wyglądał cały ten Batman. Trochę karykaturalny, chyba nie do końca udany, chociaż tam były lepsze postaćki. No bo tam na przykład był też Joker, który mimo wszystko ciut lepiej wyglądał. Nie było to aż tak karykaturalne, to jest tam peleryna, to wszystko. Nie wiem, piszcie mi, co wy o tym sądzicie. Joker sądzi, że pokonałby takiego, więc napiszcie, czy wy też. Wytknijcie mi oczywiście wszystkie błędy odnośnie DC, a później pośmiejmy się w komentarzach z tej konstrukcji, bo no myślę, że... Przecież jakby pomysł był spoko, bo ja cały czas jestem za tym, żeby te Bionicle, chociaż one później Hero Factory bardziej jeszcze były przecież po tym czymś, jestem za tym, żeby były, ale żeby były zrobione dobrze, kurczę, no bo to mimo wszystko, zresztą te Star Warsach też nie wyglądały za fenomenalnie, chciałby się, inaczej, ja bym chciał te figurki, ale by były zrobione dobrze, a wy? Chcecie je, czy w ogóle najlepiej, żeby znikły i poszły w zapomnienie te wszystkie stawy kulkowe i tak dalej? Piszcie mi w komentarzu i oglądajcie inne filmy, bo tych na moim kanale oczywiście nie brakuje. Dzięki, że byliście dzisiaj, widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcineczkach. Bye! Bye.